Z racji zbliżającej się premiery gry Crash Time Undercover na platformie Steam, postanowiłem przygotować dla Was film, w którym omówimy sobie zmiany odnośnie odświeżonego rewydania. Pragnę jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż sama gra nie jest jeszcze dokończona, więc finalny produkt może się różnić od tego, co tutaj zobaczycie i usłyszycie. Na początek zacznijmy sobie od bardzo ważnej rzeczy, czyli licencji. Gry serii Crash Time opierają się na licencji niemieckiego serialu Alarm for Cobra 11 i początkowy plan zakładał, aby porozumieć się ze stacją telewizyjną RTL, która jest właścicielem praw do tego serialu. Jednakże finalnie RTL uznał, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Jest na niekorzyść fanów można powiedzieć, że Crash Time to już teoretycznie nie Crash Time. Nasi bohaterowie otrzymali nowe imiona, wizerunki, a wszelkie rzeczy związane z serialem musiały zostać zmienione. Z nazwy gry usunięto liczbę 5. Crash Time 4 przyniósł nam innowacje w formie trybu dla wielu graczy. Jednakże Crash Time 5 z racji na upadek serwisu Games for Windows Live nigdy się go nie doczekał, a przynajmniej nie w wersji gry na komputery osobiste. Najwyższa pora to zmienić. Bazując na wersji gry na konsolę Xbox 360, możemy w końcu zagrać w ten wycięty tryb gry dla 8 graczy. Znajdziemy tutaj tryb rankingowy oraz nierankingowy, wyścigi zwykłe, drużynowe, jak i te z punktami kontrolnymi, derby oraz sumo. Przepieczętujmy to wszystko wsparciem dla wszelkich modyfikacji, czatem pisemnym, a nawet głosowym. Crash Time Undercover, podobnie jak World Racing 2, posiada własny workshop, w którym znajdziecie pojazdy, trasy oraz różne mniejsze modyfikacje. Jednakże nie jesteście ograniczeni tylko i wyłącznie do samego warsztatu z racji na wsparcie dla starszych modyfikacji. Wystarczy je odpowiednio spakować i umieścić we właściwym folderze. Wybrane przez Was mody można włączać i wyłączać z poziomu launchera gry. Wprawni moderzy, poza działającymi lusterkami, mogą od teraz pobawić się dźwiękami w swoich modyfikacjach. Zresztą zobaczcie sami. Pora na podsumowanie, w którym chciałbym dodać, iż gra posiada również osiągnięcia, pełną obsługę kontrolerów, funkcję zapisów w chmurze oraz Remote Play Together. Dorzućmy do tego masę poprawek oraz funkcję natychmiastowych powtórek. Jeżeli jesteście zainteresowani grą, zapraszam Was do dodania jej do swojej listy życzeń na platformie Steam oraz odwiedzenia serwera Discord Cinetic Forever, na którym sami możecie obserwować rozwój gry i nie tylko.